Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam auto już zarejestrowane w kraju. Wystawiam na prośbę znajomego. Jest to Toyota Corolla Verso drugiej generacji. Tutaj w dieslu dwulitrowym jest to 115 czy 116 koni. Manual. No i dla niektórych bardzo ważna informacja, jest to wersja siedmioosobowa. Wóz ma przebieg 330 tysięcy, ale ma 20 lat, więc według mnie jak na diesla to jest absolutnie normalny przebieg. Jakby robił dychę rocznie, to by miał 220, miałby 400. Czyli można powiedzieć, że robił około 15-16, może mniej, zależy od roku. Jak widzicie, blacharka dobrze utrzymana, nie jest ten wóz poobijany. Rozrząd też miał robiony, na bieżąco był tutaj serwisowany przez ostatniego właściciela. Chyba miał go coś koło 6, nawet dłużej, 7-8 lat. Więc tam wszystkie takie mankamenty były naprawiane na bieżąco. No i też duży plus, że nie jest ten wóz zgnity, ani jakiś taki mocno wymęczony życiem. A przy okazji powiem Wam jeszcze, że będzie wystawiony tanio. Jednej tam w początku listy samochodów takich jak ten w Polsce, żeby po prostu też dosyć w miarę szybko się sprzedał. No i co jeszcze o Toyocie? Toyotę ludzie bardzo lubią. Jeżeli nikt nie je, to po prostu płacą duże pieniądze, bo są to samochody niezawodne, no i też dobrze wykonane, no i przede wszystkim przestronne. To naprawdę samochód, jak go Wam pokażę wewnątrz, zobaczycie, że ma sporo miejsca. No i ten silnik dwulitrowy też miał dobrą opinię. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? Chyba nie. Wiadomo, wiecie, wóz ma 20 lat, nie będzie drogi. Jakieś tam wniotki, zarysowania oczywiście znajdziecie, ale jest zdrowy, przechodzi przegląd. Tutaj zawsze w Brzezinach miał robione te przeglądy. No i tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko było na bieżąco wymieniane. Dobra, to nagrajmy sobie wnętrze. Fajne takie ala sportowe fotele. Z tyłu macie też fotele z ISOFIX-em. No i te dwa są w bagażniku wykładane. Tutaj sporo schowków. Tu macie schowek. I nawet wyjście na jakieś podłączenie iPhone'a czy jakiegoś innego telefonu. Tu jeszcze kolejny schowaczek. Jeszcze jak widać jest stara karta pojazdu. Skrzynia pięciobiegowa. No i co bardzo ważne, działa klimatyzacja i to tak fest działa, więc na lato, które teraz mamy, jak najbardziej jest przydatne. Nie wspomniałem, że z wyposażenia jeszcze na tyle mamy czujniki parkowania. Tutaj jak widać lusterko z fotochromem, teraz chyba złapię ostrość, no widzicie ten przycisk, nie jest to takie ważne. Jeszcze mamy tutaj tempomat, proszę bardzo, sterowanie radiem przy kierownicy, no i wyświetlanie komputera. Chyba jest jeszcze automatyczne, tak, są automatyczne, bo wyjeżdżałem z myjni, automatyczne wycieraczki, więc to też jest taki fajny plusik, że po prostu same Wam się załączają przy opadach deszczu. No, standardowe manetki toyotowskie, no i tutaj jak taki widzicie, już Toyota leciała w te hybrydy i takie lekko ekologiczne zielone podświetlenie, które nie męczy jednak oczu, trzeba przyznać, że dosyć sympatycznie to wygląda i rozświetla wnętrze tego pojazdu. Przebieg jak widać, praktycznie zebrały się same trójki, zanim bym pojechał na, tutaj na zdjęcia, by było tak. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Elektryczne lusterka, cztery elektryczne szyby, no i mój boczek, niby 300 tysięcy, boczek cały, tak samo tutaj też fotel nie jest zniszczony, miejsca na kubku nie brakuje, tu macie dwa, tu macie trzy, tu wielki taki schowek i tam jeszcze dwa miejsca, więc trzeba przyznać, oddać Toyocie, że potrafią zagospodarować miejsce bardzo dobrze. No cóż, nie będę się nad nim rozwodził, chociaż mam go pierwszy raz, no bo to jest taki samochód, wiecie, konkurencja do Scenica, do innych tego typu aut, czyli jakiś tam Xary, Picasso, tylko ze krajów azjatyckich, a tutaj dokładnie Japonii. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, komentarz, czy też ewentualnie możecie napisać maila i odezwać się przez moje media społecznościowe, tak jak Mavcar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. No i pamiętajcie, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać podobnego na zamówienie. Pozdrawiam, cześć! I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the